Państwu. Co, musimy pasy oczywiście. Musimy zapiąć pasy, wiadomo, natomiast pamiętam... To jest dobre, że nie ma tu bracie tych mikrofonów, że jesteś już... Znaczy, że nie, tutaj są, masz nie, tylko, są, ale tu, że nie musisz być, tak powiem, okablowany. To prawda. Natomiast pamiętam i to jest moja... moja wygrana w jakimś sensie, tak myślę, że za każdym razem, kiedy kończyliśmy tutaj plotki, mówiłeś już... Szybko zleciało. Ja patrzyłem na zegarek 30 minut, więc robisz, mamy chwilę. Robisz taką rundkę po Śródmieście, stały, tak, popatkujemy sobie. Stały patent masz. Natomiast wracasz do nas z nową muzyką. I to jest taki moment, w którym ty już masz swoje lata. Co nowego w muzyce może zrobić Muniek Staszczyk jeszcze? Wiesz co, no nie wiem, ile się da w ogóle zrobić nowego w rock'n'rollu, w popie. Dużo zostało powiedziane, ale to jest tutaj dzisiaj wspaniałe muzyki, która jest po prostu miksem różnych gatunków. Ja w związku z tym, że w 2017 zawiesiłem T-Love, więc pomyślałem sobie z moim nowym managementem, Pawłem Walickim z Art to Music, że zrobimy płytę po prostu, która troszkę będzie inna. Wiem, że zacząłem po prostu się rozglądać za nowymi kompozytorami, muzykami, bo nie chciałem się zgłaszać do moich kumpli z T-Love, no nie dlatego, że ich nie lubię, tylko po prostu... No tak, macie oddech. I od siebie. Pomyślałem sobie, że jest to moment dobry na zrobienie solowego albumu i powoli to trwało, cały rok poprzedni. Szukałem producenta, partnera takiego muzycznego. Znalazłem Jurka Zagórskiego, to jest gitarzysta, który gra z Natalią Przybysz oraz z Marią Peszek, z Krzysztofem Zalewskim. I zaczęliśmy coś, że tak powiem, rzeźbić. Ale w międzyczasie szukałem też kompozycji, jako że jestem tekściarzem, mam wpływ na muzykę, ale bardziej tekstowo głównie się tym zajmuję. I porobili piosenki różni ludzie. Wojtek Waglewski, Błażej Król, Kasia Piszek, pianistka, która dzisiaj teraz ze mną gra w zespole, pianistka od Brodki, Rojka. Dawid Podsiadło z Olkiem Świerkotem, gitarzystą, który gra z Dawidem. I z tego złożyło się 10 piosenek, które będą tworzyły album Syn Miasta, który się ukaże 18 października. A pierwszy singiel wyprodukowałem wspólnie z Bartkiem Dziedzicem, który jest producentem bardzo znanym dzisiaj i cenionym. Muzyki popowej głównie dzisiaj, ale różne rzeczy robił. Płyty Brodki, płyty Dawida, płytę Rojka solową. I dzisiaj jest dzień premiery mojego singla, który nazywa się Pola. Ile jesteś na scenie, liczyłeś sobie to kiedyś, ile lat, czy nie? 39. Po 39 latach Muniek Staszczyk mówi, dzisiaj jest dzień premiery mojego singla. Ty to mówisz jeszcze z jakąś frajdą w sercu, z jakimś niepokojem, co ludzie powiedzą, czy już to jest takie, słuchajcie, ja wiem, że to jest dobre, wasza opinia jest ważna, ale nie decydująca o moim humorze. Nie, no wiesz co, cały czas towarzyszy mi, to nie jest jakieś takie, nie jest żadna kokieteria. Zawsze mi towarzyszyła pewnego rodzaju pokora po prostu, bo obserwowałem rynek, no tak. Zacząłem w komunie, to nie trudno nazwać rynkiem, to był front, pole bitwy. No tak. Natomiast jestem fanem muzyki, kupuję płyty, chodzę na koncerty. Nie streamujesz? No jestem analogowy, wybacz, po prostu old school, że tak powiem. Jestem też zaciekawiony tym, co się dzieje dzisiaj na polskim rynku. Przed chwilą rozmawiałem z Miłoszem i jakby dla mnie jeszcze do niedawna sprzedaż przez polskiego artystę na przykład stadionu, to było coś nieprawdopodobnego, bo raczej nikt tego nie robił. No wiadomo, AC/DC, Rolling Stones i Depeche Mode. Okazuje się, że Miłosz z kolegą Smolikiem za chwilę sprzedaje Stadion Śląski. Dawid Podsiadło z Taco Hemingwayem sprzedaje Narodowy. Jest to dla mnie coś naprawdę ciekawego. Gdzie widzisz to, że im się udaje? To znaczy, nie wiem, przyszedł taki czas, że ludzie chcą czegoś fajnego, przyszedł taki czas, że ludzie zamienią, nie wiem, stodołę na Stadion Narodowy? Słuchaj, ja na Narodowym grałem tylko raz i to w mrozie minus 20, gdzie po prostu otwierałem Narodowy jako jeden z zespołów, nie byłem żadnym headlinerem. Ja ci powiem szczerze, że obserwuję to z takimi wybałuszonymi oczami, bo powiedział mi Miłosz, że nie zrobili, ja mieć jakieś sponsory, banner. Nie, oni sobie idą swoje.
post w internecie. Dokładnie, ja należę, znaczy, tak jak powiedziałeś, jestem artystą starym, nie ma co ukrywać. Starym. Nie, ja tylko zapytałem, ile lat, ty powiedziałeś 39. Nie, długo, wiesz co, no jesteś, nie no. Wiem, nie wiem, ja celuję na razie w swój koncert skromnie, jak to zwykle w stodołę, co się z tego urodzi, to nie wiem. Aha. Natomiast generalnie jestem zaciekawiony i nie ma we mnie żadnej takiej zarozumialstwa, że ja wydaję płytę, jestem zaciekawiony tym, jak tam płytę ludzie odbiorą. Wiadomo, że nawet każda płyta solowa wokalisty zespołu znanego nigdy nie będzie się mogła równać no tak. zespołem, bo po prostu zawsze zespół macierzysty będzie bardziej szerszy niż solowy album, nie wiem, Micka Jaggera czy Phila Collinsa. Może Collinsowi się udało. Oj tak, ale widzisz, jak on wygląda na plakatach, jakby go po prostu wciągnęli strumny. No, ale tam. Ma fajny tytuł płyty. Czy tytuł trasy. Tak, to prawda. Także po prostu, wiesz co, no, ja jestem w ogóle ciekawy takich rzeczy, bardzo wiesz, zawsze mnie interesowały nowe rzeczy, tak jak hip-hop się pojawił na rynku i z undergroundu stał się dzisiaj właściwie, tak. można powiedzieć, nie mainstreamem, ale nurtem wiodącym. Tak. Bo zobacz, ty mówisz, że zaczynałeś w komunie i wtedy to się raczej wychodziło do walki, a nie na scenę, czy to nie był rynek muzyczny, ale dzisiaj i wtedy rock odgrywał taką rolę, jaką dzisiaj właśnie podobno odgrywa rap. Są tacy, którzy mówią do Koalicji Obywatelskiej, słuchajcie, idźcie posłuchać, o czym śpiewają polscy raperzy dzisiaj, to będziecie wiedzieli, gdzie są wasi wyborcy i czego oni chcą. To się w ten sposób pozmieniało. Gdzie ta warstwa jednak tekstowa ma chyba czasem jest ważniejsza niż muza. Słuchaj, mi nie musisz tego mówić, bo sam piszę teksty. Na albumie jest 10 piosenek, w tym jeden cover Marka Grechuty, 9 moich tekstów autorskich. Piosenka Pola Singer, który dzisiaj ma premierę, mam nadzieję, że go trochę zaprezentujemy. Zagramy tutaj. Za chwilę, tylko widzę policję za nami, więc się boję. Wiesz, jest, poczekajmy, bo wiesz, później nas złapią i powiedzą, co to się tu panowie nie wolno grać muzyki? Słuchaj, więc generalnie tekst, co dla mnie jest jakby no mega ważna rzecz w piosence i raperzy rzeczywiście mówią, znaczy oni może bardziej to, ja nie widzę takich bardzo politycznych deklaracji u raperów, jest to bardziej, jak to się mówi dzisiaj, storytelling o tym, co widzisz na ulicy, w klubie, jeżeli chcesz się dowiedzieć, czym oddycha młodzież, to sobie posłuchaj płyty Taco Hemingoya, może już dzisiaj nawet nie tyle młodzież, bo nawet też hipsterzy tego słuchają, a raperzy są ciągle nowi wchodzą, których już nawet, jak z Sokołem rozmawiałem ostatnio, to mi powiedział, stary, ja już nie znam nawet wszystkich tych nowszych chłopaków, no Nestor polskiego rapu, nie? No tak. Więc wiesz, ja też nie znam wielu zespołów, natomiast... Ale wiesz, ty masz to, że idziesz do nich i mówisz, znaczy mówisz, nie mówisz, ale zapraszasz do siebie na płytę ludzi, którzy są w sumie na tym samym rynku i chwytają się za tego samego słuchacza, czyli jakąś tam konkurencję. Fajnie, że gram teraz właśnie ten mój nowy zespół, no to jest nas piątka i to są muzycy, Kasia na klawiszach i jeszcze czterech chłopaków, po prostu muzycy, no to o te pynaje 15, może 20 lat ode mnie młodsi. I to jest też fajne, bo my się jakoś tam, no to jest jakaś taka świeżość, jest dużo, inne podejście mają też. Pamiętam, że no jednak w moim okresie, kiedy powstawały bandy takie jak Tilaf, to była kapela, wspólnota, może to było mniej zawodowe, ale było takie bardziej narwane. No tak, teraz są bardziej, że tak powiem, bardziej są po prostu... wykulowani, nie? Dominik, masz ten kawałek muzyki. Wiesz, jesteśmy na czerwonym, oni stoją, widzę, że się zagadali. A co, nie wolno muzyki słuchać? Nie, no żartuję, można, znaczy, można, wiesz. Zakazali już na muzyki słuchać? Nowy singiel Muńka Staszczyka, bardzo proszę, panie Dominiku, tak cichutko na razie, dobra? Cena potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas, jak wielu z nas.
Tak. Halo, bazo. Jesteśmy w kosmosie. Ale to mówimy sobie o tym, że dzisiaj, wiesz, streamuje się muzykę, robi się takie czy inne rzeczy, ale teledysk jednak jest czymś, co się niezmiennie przydaje, co? No powiem ci, że znowu jest renesans obrazka. Mieliśmy największy problem ze znalezieniem odpowiedniego scenariusza. Tutaj Katarzyna Sawicka, młoda dziewczyna, fajne, robi klipy, zrobiła nam ten teledysk. Agata Buzek zagrała główną rolę, tak się akurat złożyło, że niedawno też u Dawida podsiadło, ale generalnie opowiada inną historię, ale jest coś dzięki temu fajnego. Poznałem się z Agatą, super nam się pracowało. Jacek Braciak też wpadł na plan i tam się pojawił i generalnie klip jest taki, bym powiedział, metaforyczny, na różnych płaszczyznach się rozgrywa. Trudno mi tu już jakby mówić, niech sobie każdy odbierze kawałek po swojemu. No nie, no chociaż pogadajmy o tym zakrywaniu twarzy. No. Jest czym na pewno tu się wstydzić? Polskim takim stanie umysłu. Wydaje mi się, że mamy mimo wszystko, że jesteśmy w ogóle, można powiedzieć, w tym momencie no 30 lat już rozmawiamy 3 czerwca. Tak. 30 lat po tak zwanej zmianie, to jednak dużo mamy też w sobie różnych wstydów, różnych po prostu paranoi, ale wydaje mi się, że w dużym stopniu politycy zabrali nam tą radość bycia w Polsce. Powiesz co, właśnie jak czytam sobie... Bo jest po prostu, chodzi o to, że zagrabiają grabiami w różnych kierunkach to słowo Polska. O tym jest ta piosenka, ona mówi właściwie o dziewczynie. Pola jest bohaterką, ale to jest metafora. Oczywiście chodzi o Polskę. Wiesz, po prostu wycierają sobie gębę, mówiąc krótko. Jedni się modlą, inni potrafią opluć, po prostu... A w 89 roku, oczywiście to jest 30 lat minęło, tak. Byliśmy wszyscy dumni. Ja ten czas doskonale pamiętam, na Żoliborzu głosowałem, wtedy komuna dostała łupnia. Cieszyliśmy się, była wspólnota i tego nie ma. I to są, to jest robota polityków i różnych publicystów, mediów, ale głównie polityków i też tego, moim zdaniem, że siedzimy w bańkach mydlanych, znaczy nie mydlanych, facebookowych, internetowych i każdy ma swoją, nie? Tak. Tym jeden może mieć podróżniczą, nie wiem, że do ciebie pije. Drugi może mieć prawicową, trzeci lewicową. Nie wychodzimy z tych baniek, nie ma komunikacji. O tym też trochę jest ta piosenka. O jakimś takim smutku. Nie chcę smucić ludzi w tak piękny dzień. Nie, ale zobacz, dzisiaj ja czytam sobie relacje znajomych, którzy są już w Gdańsku i będą świętowali jutro 4 czerwca. Gdańsk jest akurat fajny, bo Gdańsk jest innym miastem. No może. Troszkę otwartym. Ale oni mówią, kurczę, to jest jak właśnie trochę inna planeta. Jesteśmy tam, cieszymy się tam. To i fajnie. Dzisiaj przypominają sobie i czują, że tylko tam właściwie można było zrobić to, co się zadziało w Gdańsku. Jakby to jest symboliczne miejsce, gdzie chcesz wolności, bardzo proszę, ona się może zacząć tylko i wyłącznie tu. Bo ludzie, bo miejsce, bo dobry moment, no. Oby tak było, bo moim zdaniem to powinno być święto absolutnie państwowe i łączące absolutnie, tak jak 11 listopada powinno być łączące. Tak. Te 4 czerwca i to dziwne, że wiadomo, no teraz rządzi opcja ta, że tak powiem, wiadomo, pisowska, ale opcja na przykład PO nie zrobiła z tego też święta. To jest ciekawe, bo moim zdaniem to powinno być święto nas wszystkich. Piękny dzień, dużo ludzi to pamięta, przecież to jest świeża data. Tak. Fajny czas, to był naprawdę, wiadomo, były błędy i generalnie można było zrobić lepiej, ale najbardziej narzekają ci, którzy nawet czasami nie byli świadkami, nawet może ich jeszcze w brzuchu nie było, mądrzą się i tak dalej. Więc... ale dzisiaj właśnie to jest też taki moment, no nie, fajnie, że to co się dzieje chyba w Gdańsku daje jakąś nadzieję, bo z tego co wiem, tam będzie bez jakichś zadym ani opływania. Tak, ma być bez zadym, bez opływania, każdy ma robić swoje, tylko że wiesz, dzisiaj nie ma świata bez boksów tak naprawdę, nie? Tak jak śpiewasz w poli o poli, no to krew, nie jest sperma, krew, walka, pistolety, no. To się sprzedaje, panie kuźniar. To zależy gdzie i komu, wiesz, ale to jest trochę tak, że dzisiaj, tak jak mówimy o stadionach, że są muzycy, którzy ich zapełniają i że czas się tak zmienił, tak dzisiaj też mam wrażenie, że ludzie jednak nie, może nie w większości, bo to różnie bywa, ale jednak oni chcą poczytać kontekst, chcą zrozumieć, nie dają się porwać tylko na prosty, wiesz, prosty nagłówek na pudelku. No wiesz to, co, wydaje mi się, że wraca rzeczywiście powrót do tak zwanego tekstu. Znaczy, wydaje mi się, że
Tak jak pamiętam, jak wydawała Stasia Celińska płytę parę lat temu. Tak. I ja byłem, płyta fajna, tak, ale powiedziałbym refleksyjna, starsza pani śpiewa fajne piosenki Wojtka Młynarskiego, świętej pamięci. I tam jest też jeden mój tekst na tej starej, do czego zmierzam. I ja mówię, Stasia, to jest świetna płyta, ale czy ktoś to kupi? A się okazuje, tak, totalny hit. Dokładnie. Więc to, co mówisz, że był moment taki, wiesz, no, mega ogłupienia, znaczy... Ale zobacz, stacje radiowe, wszystko to samo, nie? Gazety, wszystko to samo. Dzisiaj, ale jak popatrzymy sobie... Ale to, co powiedziałeś, że ludzie chyba chcą przekazu. Więcej niż kiedyś. Mają go tyle, więc wiesz, żeby się w tym wszystkim nie pogubić, to oni po prostu zatrzymują się. Ale to uważasz, że chcą przekazu? Przekazu dnia, takiego jak mają politycy, czy nie? Nie. Mówimy teraz o muzyce, o mojej działce. Jasne. Piosenka z tekstem. Tak. Uważasz, że... No też... Zajmujesz się generalnie popkulturą. Tak, no, ale nie wyobrażam sobie inaczej. Ale dzisiaj. Bardziej to uważasz, że teraz jest zapotrzebowanie na dzisiaj uważam, że jest zapotrzebowanie na sens, jako taki. Czyli jeżeli słucham czegoś, to chciałbym się czegoś dowiedzieć. Jeżeli słucham sobie, tak jak nawet ostatnio Warszawa przygotowała Zbowską, nową piosenkę Miłość, Wolność kochać i rozumieć, prawda? I to jest, wiesz, znaczy, szukasz nowego sposobu. Tak, ale wiesz, jakby wracasz do słów, które rzeczywiście mają sens. Za chwilę rozmowa z Miłoszem. I to jest też ten moment, w którym, tak jak mówimy, rap to jest moment, w którym ludzie się skupiają jednak na słowach niż na muzie. Oczywiście, że to musi działać razem, ale jest taki czas, że ludzie po prostu w natłoku bodźców, komunikatów, wszystkiego chcą się na czymś konkretnie skupić. My to widzimy choćby po prasie. Dzisiaj prasa w Skandynawii, czy prasa w... no głównie w Skandynawii, ale w Niemczech też. To jest tak, że ludzie chcą zapłacić za treść, która ma treść w sobie, rozumiesz? Czyli prasa uważasz... u podstaw wykonana i teraz ludzie wracają do momentu, w którym... Prasa, gazety, że tak powiem, w sensie papierowym tak. Jeszcze nie upadły. Nie, papierowym nie upadły, ale zobacz, jak wyglądają gazety w weekend. Ludzie chcą, mają czas, żeby przeczytać więcej, więc czytają sobie dłuższe teksty, angażują się w nie, rozmawiają o nich. Wiadomo, że nie mówimy tutaj o tłumach, mam ale jednak. Mam nadzieję, że moja płyta na jesieni, która się ukaże, ludziom się spodoba, bo jest na pewno tekstowo, że tak powiem, starałem się walczyć o tak zwaną ekonomię słowa, żeby to znaczyło coś, co... Znaczy zawsze w teksty zwracałem uwagę, no bo sam je piszę. Żeby słowo znaczyło słowo, rozumiesz? Bo jest dużo miałkości, słowo coraz mniej czasami znaczy. Starałem się, wiesz, no niektóre są długie, bo ja niektóre kawałki mam długie teksty, nie wszystkie są proste. Nawet, to się do radia nie zmieścisz. No, z tego co wiem, Pola dzisiaj będzie miała premierę w radio i nawet nie najgorzej. Jak dawno chyba nie miałem takiego utworu i Still Love nawet nie miałem, który był w mainstreamie też, bo z tego co dzisiaj będzie i w RMF-ie, i w Zetce, i w Trójce, więc to jest fajne. Natomiast no, tak jak mówisz, wiesz co, patrzę z pokorą na to, co się stanie i ciekawi mnie to. Natomiast powiem jedno, zmienił się przez półtora roku rynek muzyczny diametralnie. Ale w jakim znaczeniu? No chociażby tych stadionów. Trzymam kciuki za tych artystów. To mnie nie dziwi, że Dawid Podsiadło sprzedaje stadion, ale przed chwilą mówię ci, gadając z Miłoszem, no tak. Ja mówię, musieliście mieć jakieś wsparcie. Nie, dwa posty w internecie. No. Słuchaj, to jest, wiesz, ja też tego nie ogarniam. Mam kolegę, który prowadzi mi... No, ale widzisz, to jest ten moment, w którym ludzie, jakby masz własne media, w których możesz do siebie samego zaprosić. Jeżeli masz... Ale ludzie nie przyjdą, tak jak widzimy po internecie w ogóle. Nie przyjdą do czegoś, co jest pozbawione wartości. Po prostu. Wiesz co, no ja też nie jestem, nigdy nie należałem do takich klikalnych artystów internetowo. No to... Tilaw sprzedawał, wiesz, raczej fizycznie. Ja dosyć późno się obudziłem. Wiadomo, każdy korzystam z tego, natomiast to jest już innym w ogóle narzędziami się posługują młodzi, nie? Znaczy, tak, ale to wiesz, to jest trochę tak, że jeżeli, nie wiem, Waglewscy też nie mają, Wojtek Waglewski też nie ma, może i nie musi się silić na internet, ale gdyby to zrobił, to pewnie przyszłaby tam ta publiczność. To naprawdę, to jest tylko jedno z narzędzi, które dzisiaj pozwala, nie? Trzeba tego używać. Natomiast... To kiedy sprzedajemy twój stadion? Dwa posty na fejsie i zakładamy. Narodowy chcesz, czy Wisły, Krakowi? Na razie chciałbym stodołę, wiesz? Nie, ja nie jestem tak... Wiesz, no słuchaj, gdyby tak los dał, to pewnie, ale tak jak mówię, wolę małą łyżką, spokojnie. Za długo jestem w tym wszystkim, żeby się tak podniecać. No tak. Natomiast naprawdę szacunek dla tych artystów, szacunek dla Miłosza, dla Dawida Podsiadło, dla Taco Hemingwaya. To też świadczy o tym, że jest jakieś zapotrzebowanie na polską muzykę. Dokładnie tak. Wiesz, ona jest... Ono było w latach 80. ogromne, ale to wtedy też było związane tak z polityką, dokładnie, z boksem, z normalnym walką. Tylko o to Tilaw też chciałem... w tym uczestniczył. Jarocin, o to cię chciałem właśnie zapytać. Dzisiaj, zobacz, nie ma Jarocina, ale i ta muzyka... ale moment, w którym komentujesz rzeczywistość, jest ten sam. Tylko komentowałeś inną rzeczywistość, prawda? Wtedy i dzisiaj.
Wiesz co, no diametralnie ten kraj się zmienił. Ktoś tam mówi, że się nie zmienił, no to jest chyba ślepy. Natomiast no, tak, no ja... Ale mentalnie się zmienił? Śpiewasz cały czas o tej samej mentalności, to jest dobre, nie? Pytanie, to jest dobre pytanie. Bo również wtedy, wiesz co, to nie była tylko walka z systemem komunistycznym, to była również walka z systemem mentalnym. No tak, no bo to jak śpiewasz Pola, to wiesz, mówisz o politykach, że oni zagrabiają, ale to my się dajemy zagrabiać, wiesz. Tak. My też sobie sami pozabieraliśmy różne rzeczy. Czy też kwestia, na ile jesteśmy podatni na manipulacje. No, ale wiesz, no to zależy. Trzeba mieć po prostu... Ja zawsze miałem taki gombrowiczowski stosunek, zdystansowany byłem. Bardziej mi zawsze Gombrowicz jarał niż na przykład Sienkiewicz. Nie? Natomiast no... Martwią mnie te bańki, że ludzie, wiesz, nie ma komunikacji. Jak znam ludzi, którzy są tak zaszczadzeni nienawiścią do jakiejś jednej strony. Znam ludzi bardzo liberalnych, którzy po prostu nie pogadają z żadnym człowiekiem, który ma choć troszkę bardziej prawicowe poglądy. Znam prawicowców, którzy nie pogadają z człowiekiem. To jest straszne. Znaczy, wiesz, jestem człowiekiem rozmowy, wiesz? Znaczy, to nie wynika, że jestem, jak kiedyś mi jakiś koleś w internecie napisał: panie Staszczyk, okrakiem pan tak siedzi, to pan sobie jaja poharata. Przepraszam za te poranne tutaj tego, ale po prostu i generalnie nie chodzi, u mnie to nie chodzi ze strachu, nie chodzi o strach. Ja uważam, nawet na podwórku w częstochowskim, gdzie się wychowywałem i się 70 lata, to wiadomo, były i krwiące nosy, i pije, i tanie wina, to starałem się rozmawiać jako nawet małolat i z tymi gitowcami, i z tymi młodszymi. Ja generalnie zawsze byłem ciekawy inności, innego po prostu punktu widzenia, nie? I to mnie martwi, wiesz, że wiesz, albo też ile energii ludzie marnują na to, żeby się, wiesz... Ale wiesz, bo to jest trochę tak, jak mówisz, bańki dzisiaj, to jest tak, że... W tej bańce potarmosić trochę, tak, ale to jest trochę... A może też... to jest ich tożsamość, wiesz? I moment, w którym oni mogą. Do tej pory było tak, że wychodził polityk na scenę, coś robił i koniec. Pokazywał się artykuł na zajutrz w gazecie. Dzisiaj w real time każdy nadaje, każdy komunikuje, każdy komentuje, każdy może zabrać głos, chociaż nie... I każdy może, nie wiadomo tylko, czy każdy powinien, no bo to się właśnie zwykle czasem kończy. No to jest tak. Ciekawe właśnie, czy każdy powinien. Każdy może, to prawda. Stąd masz te... Pamiętaj, jak żeśmy... Zobacz, jak sympatycznie. Jak żeśmy po prostu... Miałem taką akcję, pamiętam, parę lat temu. Jeszcze takie wytwórnia nam zafundowała Stilawy, jeszcze jak grał Tilaw. Takie starodawne metody, że pójdziecie chłopcy do Empiku, jak będziecie mieli trasę, to tam w Empiku spotkania z zespołem. To było dobre w latach 90., ale już teraz niespecjalnie. Ja mówię, dobra, zgodziłem się, przychodzę, dziewczyna nam robi w Katowicach spotkanie na 40 osób, może 50, czyli garstka, i mówi tak: chłopcy, to już nie te czasy. Wczoraj tutaj była dziewczyna, która robi blog o tym, jak się malować, nie? Widzicie te schody tam? To była kolejka lasek i w ogóle... I mówi, no, wy stary, zasłużony zespół, i tutaj gadacie coś o tym, wiesz, no... Jak śpiewał Bob Dylan, the times they are changing. Zmienia się wszystko. Trzeba to po prostu przyjąć. I zaakceptować. Tak? Zaakceptować, ale też wyciągnąć wnioski, nie? Natomiast pierwsza reakcja jest taka: co? Laska mówi, jak się namelasz, pomelować. I wiesz, i tu, no widocznie. No tak, dokładnie, taki czas. I ona jest blogerką czy vlogerką. Ja nie mówię teraz jako zgorzkniały zgrzyt mówić, co ona robi. No, jeżeli ci ludzie w to wchodzą, jak to... Ale to też dlatego, tak samo, jeżeli chodzi teraz posta, wystarczy, ale nie każdy, przecież nie każdy mi się sprzeda stadion. Tak. To się na razie udało Miłoszowi, Tako i Dawidowi. Ale po prostu, wiesz, no, jest to dla mnie fenomenalna jakaś informacja, której ja nie pojmuję, wiesz. Ja tego nie, ale nie to, że jakaś zazdrość przeze mnie przemawia. Ja tego nie rozumiem. Chcę zrozumieć, rozumiesz? Ja, ciekawe. Tylko myślę sobie, nawiązując trochę do twojej nowej muzyki, opowiadasz o osobach, które spotkałeś, żeby tą muzykę nową napisać. To jest właśnie tak, że skoro przyznajesz w fajny sposób, że nie rozumiesz tych nowych czasów, więc spotykasz tych, którzy je lepiej rozumieją. Głodny, no właśnie. Znaczy, nie rozumiem. Nie tak, że nie rozumiem, jak mój tata nie rozumie, który ma 85 lat, no bo nie rozumie. Ja rozumiem, tylko że oni mi coś... Lubię słuchać starszych, ale od młodszych też się mogę czegoś dowiedzieć. Na tym polega ta moja płyta nowa. Jest spotkanie, rozumiesz? Płyta się nazywa Muniek Staszczyk, ja ją firmuję, natomiast pomagają mi muzycy, którzy mają też inne podejście, ja nie podchodzę
podchodzę do tego w kategorii słuchaj, ole, graj jestem, mi tutaj, jestem pomóż mój i po prostu wiesz, i zasłużony jestem, miałem tam tyle złotych płyt, tyle platynowej. I, wiesz, głupio by to jasne. Było. Nie, ale to w ogóle by nie przeszło, wiesz, oni też mają swoją moc, tylko w innym wydaniu. Ale absolutnie, nawet większą mają. Bo sprzedają stadiony, a ja się martwię o stodołę, ale nieważne, idziemy do przodu, fajnie, że dzisiaj mogliśmy kawałek puścić, nowy Pola, jeszcze raz powiem to, co chciałem powiedzieć społeczeństwu, dzisiaj premiera mojego nowego singla z płyty Muniek Staszczyk, Syn Miasta, na jesieni premiera albumu. Albumu. A do jesieni jeszcze się zasinglujemy. Ile musi wyjść singli? Do, ile, jak to jest? No, dwa na pewno, ale zobaczymy, jak pójdzie pierwszy, nie? Dobrze, niech idzie. Pomożemy trzymaj mu. Się, stary. Uważaj na siebie. Kolega jest już stadionowy. Cześć. Dziękuję bardzo. Do widzenia.